Ta osoba jest pewna, że Bóg ma dla was obojga niespodziankę. I to wkrótce. W powietrzu jest napięcie, ładunek elektryczny, którego może nikt nie zauważa, ale ty czujesz go przy każdym uderzeniu serca. Twoje instynkty wychwytują subtelne sygnały, niemal nieuchwytne niuanse, które zdradzają to, co ukryte pod powierzchnią. Dlatego właśnie jesteś tutaj teraz, ponieważ wiesz, że jest coś więcej. Potężna wiadomość czekająca, by ją odkryć, tajemnica, która może odmienić wszystko, co znasz. Dziś dowiesz się, jak przełamać tę barierę i nawiązać takie głębokie połączenie, że nic, absolutnie nic, nie będzie w stanie was rozdzielić. Ty jesteś wyjątkową osobą w życiu tego człowieka, kimś, kto zajmuje przestrzeń, której nikt inny nigdy nie wypełnił. Nie chodzi tylko o bycie obecną, dzielenie się chwilami czy banalnymi rozmowami. Jesteś niezbędnym elementem, kluczowym puzzlem, który dopełnia skomplikowaną łamigłówkę, jaką jest jego życie. Kiedy ta osoba jest obok ciebie, to jakby cały jej wszechświat na nowo się układał, a ty znajdujesz się w centrum grawitacyjnym, które wszystko trzyma w całości. To nie jest przesada. To rzeczywistość kolosalnego wpływu, jaki wywierasz na jego istnienie. On ma swoisty sposób postrzegania świata, kategoryzowania każdej osoby, każdej sytuacji w dobrze zdefiniowanej przegródce. Wszystko ma swoje miejsce, ustalony porządek, który daje mu poczucie kontroli. Ale jeśli chodzi o ciebie, ta skrupulatnie zbudowana struktura rozpada się. Rzeczy przyjmują nowe wymiary, granice się rozmywają i staje przed uczuciami i wrażeniami, których nie potrafi dopasować do żadnej ze swoich wcześniej zdefiniowanych przegródek. Jest skłonny, choć z wahaniem, otworzyć się, pozwolić ci zobaczyć poza maski i zbroje. Ale ta podatność na zranienie jest obarczona złożonymi warstwami, niuansami, które nie zawsze są łatwe do odczytania. To nie tylko o tym, co dla niego znaczysz. Chodzi o to, jak twoja obecność wstrząsa fundamentami wszystkiego, co myślał, że wie o sobie i o świecie. Curiosamente, zachowanie, które często wykazuje, nie jest związane z czymś konkretnym, co zrobiłeś lub powiedziałeś. To bardziej sposób, w jaki cię postrzega, kolosalne znaczenie, jakie przyjąłeś w jego osobistym wszechświecie. Jesteś centralnym punktem, gwiazdą, która oświetla i jednocześnie oślepia. I to wpływa na niego w sposób, który być może sam do końca nie rozumie. Istnieje głębokie poczucie niezrozumienia, jakby wierzył, że nigdy nie będziesz w stanie pojąć burzy, która szaleje w jego wnętrzu. To się nie dzieje, ponieważ nie próbujesz lub ci nie zależy, ale dlatego, że sam zbudował wysokie i grube mury wokół swoich emocji, może jako desperacki sposób chronienia się przed możliwym bólem. Kiedy rozmawiacie o uczuciach, ma tendencję do mówienia tego, co myśli, że chcesz usłyszeć. To nie jest próba oszustwa, ale strategia emocjonalnego przetrwania. Wierzy, że ukrywając swoje prawdziwe emocje, unika konfliktów, chroni się przed osądem lub odrzuceniem. Ta wewnętrzna bariera, którą zbudował, jest tak solidna, że często uniemożliwia jakąkolwiek możliwość przejrzystości i prawdziwej uczciwości. Pomimo ukrytego pragnienia otworzenia się bardziej, pozwolenia, abyś zobaczył, kim naprawdę jest, ta wewnętrzna forteca często okazuje się nie do pokonania, blokując prawdziwe wyrażanie jego najgłębszych uczuć. Krytyczne jest zrozumienie, że jego podświadomość działa prawie jak autopilot, kierując jego działaniami i reakcjami bez jego świadomości. Głęboko zakorzenione wzorce zachowań prowadzą go do impulsywnego działania zgodnie z wewnętrznymi scenariuszami, które zostały napisane dawno temu, być może w dzieciństwie lub w przeszłych doświadczeniach, które pozostawiły niezatarte ślady. Jeśli zauważasz dziwne lub niespójne zachowania, mogą one być bezpośrednio związane z tymi wewnętrznymi programami, aktywowanymi przez unikalną dynamikę istniejącą między wami. Wiedz, że on nie postępuje tak z świadomego wyboru. W większości przypadków nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak jego działania mogą być dla ciebie mylące lub wręcz bolesne. Jednak ich wpływ jest realny i namacalny, zwłaszcza gdy zaczyna cię traktować w sposób, którego nie rozumiesz, co wydaje się przeczyć wszystkiemu, co razem zbudowaliście. Może cię postrzegać przez zniekształcone soczewki, pod wpływem własnych doświadczeń i przekonań, które nie mają nic wspólnego z tobą. I zastanawiasz się, czy kiedykolwiek zmieni to spojrzenie, czy uda mu się zobaczyć cię taką, jaka naprawdę jesteś,
czy też pozostanie uwięziony w wypaczonych wizjach, które uniemożliwiają prawdziwe połączenie. Często te zachowania są powiązane z głębokim poczuciem odrzucenia, które nosi w sobie. Niechcący projektuje swoje własne niepewności i lęki na ciebie, używając cię jako lustra, które odbija jego frustracje i najintymniejsze udręki. Stanowi to ogromną przeszkodę dla rozwoju i pogłębiania waszego związku. Czuje się zagubiony, żeglując po morzu zamieszanych emocji, nie rozumiejąc dokładnie dlaczego, ale z ustawicznym wrażeniem, że ty go nie rozumiesz. Jest to dezorientująca sytuacja, prawie jakby krzyczał w milczeniu, desperacko chcąc zostać wysłuchanym, ale nie potrafiąc znaleźć słów ani drogi, by wyrazić, co czuje. Obecnie czuje się głęboko niezrozumiany, jakby jego sposób patrzenia na świat był ignorowany lub deprecjonowany. Chciałby ci powiedzieć, że nikt nie jest doskonały, że wszyscy mają wady i że błądzenie jest nieodłącznym elementem ludzkiej kondycji. Pragnie, abyś uznała swoje własne niedoskonałości, abyś zrozumiała, że on też zmaga się z swoimi. Jest intensywne pragnienie, by być widzianym i akceptowanym takim, jakim jest, bez masek czy osądzania. On zauważa, że relacja między wami dramatycznie się zmieniła. Na początku czuł się wolny, aby być autentycznym przy tobie, aby pokazać wszystkie aspekty swojej osobowości bez obaw. Ale teraz, jakby każde słowo musiało być przemyślane, każda akcja starannie zaplanowana, aby nie wywołać niepożądanej reakcji. On się autocenzuruje, zachowanie, które wcześniej nie było potrzebne. To odzwierciedla krytyczny moment w relacji, gdzie wspólna energia stała się ciężka i gęsta, głęboko wpływając na jego zdolność do bycia prawdziwym zarówno wobec siebie, jak i wobec ciebie. Ta zmiana nie nastąpiła bez powodu. Coś się wydarzyło. Może konkretne wydarzenie albo seria małych sytuacji, które doprowadziły do zauważalnej transformacji. Mogła to być kłótnia, nieporozumienie, a nawet coś niewypowiedzianego, co stworzyło przepaść między wami. Niezależnie od przyczyny, on przyjął bardziej ostrożne i defensywne podejście, obawiając się uniknąć czegokolwiek, co może cię niezadowolić lub spowodować złe wrażenie. Wasza dynamika się zmieniła i on to mocno odczuwa. W każdej interakcji, każdym wymienionym spojrzeniu, a nawet w ciszy, która wcześniej była komfortowa, a teraz jest naładowana napięciem. On jest świadomy tej zmiany, nawet jeśli nie wyraża tego otwarcie. Świadomość tej nowej rzeczywistości go trawi, sprawiając, że zastanawia się, co dokładnie się zmieniło i czy jest możliwe odwrócenie sytuacji. Głęboko pragnie zrozumieć i powrócić do początkowego połączenia, lekkości i spontaniczności, które dzieliliście. Ale również obawia się, że ta zmiana może być trwała, co go niepokoi i paraliżuje. Chciałby, abyś mogła zobaczyć świat jego oczami, zrozumieć jego umysł i serce, ale wie, że to nie jest proste. W głębi duszy pragnie być znów zrozumiany, czuć, że wciąż są połączeni jak dawniej, że relacja może zostać ożywiona i uratowana. Dopóki to odnowienie nie nastąpi, nadal się powstrzymuje, mając nadzieję, że kontrolując swoje wyrażenia i emocje, może uniknąć konfliktów i być może odzyskać utracony grunt. Rozpaczliwie pragnie wrócić do punktu, w którym wszystko miało sens, gdzie więź między wami była solidna i niezachwiana. Teraz nadmiernie rozważa, zanim się wyrazi. Każde zdanie jest starannie opracowane, każde słowo wybierane z ostrożnością, w obawie, że jakikolwiek błąd może zostać zinterpretowany negatywnie. Ta niepewność sprawia, że zamyka się w sobie, unikając tych głębokich rozmów, które kiedyś płynęły naturalnie między wami. Tęskni za tymi wymianami, ale strach przed popełnieniem błędu go paraliżuje. Stał się bardziej ostrożny, prawie chodząc na palcach, martwiąc się, aby nie powiedzieć lub zrobić czegoś, co mogłoby jeszcze bardziej zmienić jego wizerunek. Generowana przez to niepewność jest wyczerpująca. To dla niego bolesne, ponieważ nie chce stracić więzi, którą oboje dzieliliście, ale jednocześnie nie widzi jasnej drogi do odwrócenia tego procesu. Jest uwięziony w cyklu strachu i wahania, który tylko zwiększa dystans między wami. Może na początku wyidealizował cię, widząc w tobie przykład do naśladowania, kogoś niemal nieosiągalnego w swojej doskonałości. To jest powszechne, kiedy głęboko kogoś podziwiamy. Ale coś się zmieniło.
Może to było coś, co powiedziałeś, jakiś gest, a może coś, czego nie powiedziałeś, ale co on zinterpretował jako dezaprobatę lub osąd. Teraz czuję, że nie jesteś już tak zrozumiały czy wspierający jak kiedyś. Zauważył, że w pewnym momencie nie zgodziłeś się z nim całkowicie i to spowodowało pęknięcie w postrzeganiu waszej relacji. To nie oznacza, że popełniłeś błąd lub zrobiłeś coś celowo szkodliwego. Być może twoja postawa była jedynie sposobem wyrażania własnych opinii lub ustanawiania zdrowych granic. Jednak dla niego było to postrzegane jako wycofanie wsparcia, nagła zmiana, na którą nie był przygotowany. Oczekiwał, że będziesz bezwarunkowym wsparciem, a gdy zrozumiał, że masz również własne opinie i ograniczenia, skłoniło go to do ponownej oceny dynamiki między wami. W tak delikatnej sytuacji, gdzie nie jest on przyzwyczajony do konfrontowania krytyki lub odmiennych opinii, mógł w tobie projektować niewypowiedziane oczekiwania. To sprawiło, że poczuł się porzucony lub zdradzony, mimo że nigdy nie miało to być twoją intencją. Już nie postrzega cię jedynie jako spokojną obecność w swoich myślach. Teraz stałeś się kluczową częścią jego egzystencji. Kimś, czyje opinie i wizje rzucają wyzwanie i poszerzają jego wszechświat. I co ciekawe, mimo że stara się świadomie oddalić, coś w jego wnętrzu nadal szuka twojej obecności. Niemal jak siła grawitacyjna, której nie potrafi się oprzeć. Możesz zauważyć subtelne zmiany w jego nastroju lub humorze podczas interakcji z nim. Są chwile, kiedy wydaje się, że ma coś ważnego do powiedzenia, ale waha się, może obawiając się konsekwencji swoich słów. W rozmowach może poruszać pewne tematy w sposób pośredni, sondując twoje reakcje, próbując zrozumieć twoje uczucia i intencje. Ta pełna energii aura jest wyczuwalna, niemal namacalna, jakby w powietrzu unosiła się elektryczna atmosfera. Jakby projektował swoje niepewności i emocje na ciebie w sposób intensywny, poszukując odpowiedzi bez zadawania bezpośrednich pytań. Możliwe, że nie jest tego w pełni świadomy, ale siła tej energii jest niezaprzeczalna. Jeśli jesteś wrażliwy na energię, możesz poczuć, że jego aura jest w jakiś sposób niezrównoważona, coś, co umyka logicznemu rozumieniu. Jego introspektywna natura może prowadzić do intensywnego obciążenia emocjonalnego w relacji z wydarzeniami z przeszłości wpływającymi na jego obecne zachowanie. Może podejść do sytuacji z uprzedzeniami ukształtowanymi na podstawie wcześniejszych doświadczeń, które nie mają nic wspólnego z tobą. Wydaje się, że w pewnym momencie postanowił zamknąć się na pełną miłość. Energia, którą emituje, sugeruje głęboki powód tej decyzji. Poszukuje miłości, pragnie połączenia, ale podświadomy blokada powstrzymuje go przed osiągnięciem tego, czego najbardziej pragnie – pełnego i prawdziwego związku z tobą. Ta blokada może objawiać się na różne sposoby. Może przekonywać samego siebie o swojej nieszczęśliwości lub przyjmować zachowania, które nieumyślnie oddzielają jego energię. I co zaskakujące, wszystko to dzieje się bez jego pełnej świadomości tego, co robi. Jeśli spojrzymy na tę sytuację z głębszej perspektywy, możemy zrozumieć, że podświadomie był wpływany przez ludzi, miejsca lub traumatyczne doświadczenia z przeszłości. Te nieprzepracowane traumy stworzyły emocjonalne blokady, z którymi może nigdy nie zmierzył się odpowiednio, czy to poprzez terapię, czy osobistą refleksję. W rezultacie nadal powiela negatywne wzorce w swoim życiu, nie dlatego, że naturalnie nie ufa ludziom, ale dlatego, że był warunkowany przez powtarzające się doświadczenia nieufności i bólu. Niestety, mógł umieścić swoją relację w tej samej kategorii nieufności, nawet jeśli nie dałeś mu do tego powodów. Tworzy bariery, być może obawiając się ponownego zranienia, nieświadomie przeżywając dawne rany i powstrzymując się od eksplorowania nowych możliwości. Dotykając wrażliwego punktu, odkryłeś jego cechę, której być może on sam w pełni nie rozpoznaje. Gdybyś mógł w pełni zobaczyć, co on tłumi, byłbyś w szoku. Istnieje dysproporcja między obrazem, który projektuje, a tym, kim naprawdę jest. Łatwo nawiązuje relacje z ludźmi i ustala intencje oparte na swoich pragnieniach. Ale istnieje ukryta wersja jego osoby, ukształtowana przez sposób, w jaki nauczono go postrzegać miłość, która zawsze będzie dążyć do tego, czego naprawdę potrzebuje, bez względu na to, jak bardzo stara się przekonać samego siebie do czegoś innego.
Czujesz skutki tej dynamiki we wszystkich wymiarach – fizycznym, emocjonalnym, umysłowym i duchowym. Wszyscy szukamy energetycznego podpisu w miłości, który może mieć wysoki lub niski poziom wibracji, albo ich mieszankę. Wpływ Twojej energii, Twojej dobroci oddziałuje na tego człowieka w wyjątkowy sposób, inny niż w przypadku innych osób w jego życiu. W relacjach romantycznych odkrywasz aspekty jego osoby, których nikt inny nie widzi i których on nie potrafi ukryć. Może czuć, że ujawnia przed tobą wszystkie swoje strony, ale prawda jest taka, że wszyscy mają swoją mroczną stronę. Różnica polega na tym, że w interakcji z tobą komunikuje się zarówno z jasną, jak i ciemną stroną swojej osoby. Podczas gdy inni mogą mieć powierzchowne interakcje z nim, ty nie masz tego luksusu. Widzisz wszystko. I nawet jeśli nigdy tego nie przyzna, wie, że widzisz wszystko. To wyjaśnia, dlaczego pozostaje do ciebie przyciągnięty bez względu na to, jak intensywne czy wymagające są wasze rozmowy. W tych interakcjach istnieje autentyczność i prawda, które są rzadkie i głęboko wpływające. Za każdym razem, gdy jest w twojej obecności, jego energia zdaje się mówić: widzę cię wyraźnie. Może próbować zrozumieć, jak potrafisz dostrzegać rzeczy, które wolałby ukryć, ale przy tej dynamice jest to nieuniknione. Czuje się odsłonięty, wrażliwy, jakby wszystkie jego sekrety i słabości były na widoku. Chodzi o przyciągnięcie pewnego rodzaju energetycznej podpisu, coś, co jest dla niego niezwykle ważne. Podczas gdy może myśleć, że wasze połączenie opiera się na powierzchownych podobieństwach lub wspólnych zainteresowaniach, prawda jest taka, że łączycie się na znacznie głębszym poziomie. W głębi duszy pragnie być widziany w całości. Ta dynamika uchwytuje nie tylko energię strachu, ale także wzorzec przyciągania i odpychania, gdzie zbliża się, aby być widzianym, a potem wycofuje się przez to, co odkrywasz na jego temat. Pragnie się otworzyć, pokazać, kim naprawdę jest, ale obawia się osądu lub odrzucenia. Może to być odzwierciedlenie przeszłych traum lub aspekt jego osobowości, który nauczył się akceptować jako niezmienny. Jest w kluczowym punkcie, zastanawiając się, czy możesz przyjąć to wszystko bez osądzania, czy możesz go kochać w pełni, ze wszystkimi jego niedoskonałościami i sprzecznościami. Szuka totalnej akceptacji, kogoś, kto widzi poza wadami i ceni go za to, kim jest, odzwierciedlając jego pragnienie pokazania, że każdy ma wady, że nikt nie jest doskonały, chyba że może w boskim sensie. Początkowo mógł postawić cię na piedestale, idealizując twój wizerunek niezależnie od twojej wiedzy czy życiowych doświadczeń. Ta idealizacja komplikuje sprawy, ponieważ im więcej odkrywa o sobie, tym bardziej projektuje w ciebie oczekiwania, którym może być trudno sprostać. Energia ludzka jest fascynująca. Im bardziej staramy się ją ukryć, tym bardziej się nasila. Otwierając swoje serce i dzieląc się emocjami i myślami, niezależnie czy w zaufaniu, czy w momentach wrażliwości, pozwala to na głębsze zrozumienie człowieka. Ten proces odkrywa serce i dostarcza nowych perspektyw na życie i miłość. Bycie z tą osobą wyzwala transformację. Celem nie jest tylko, abyś widziała go w jego istocie, ale aby ta interakcja również pozwoliła ci zobaczyć siebie bardziej wyraźnie. Rozumiejąc go, uczysz się również więcej o swoich własnych uczuciach, pragnieniach i ograniczeniach. Istnieje wyraźne powiązanie między energiami, które przyciągasz, a twoimi przeszłymi doświadczeniami. Zostałaś umieszczona na jego drodze, by rozpalić na nowo miłość w jego sercu po okresie zniechęcenia i apatii, który mógł przeżywać. Emocje, które w nim budzisz, są tak intensywne, że zastanawia się, czy kiedykolwiek wcześniej doświadczył prawdziwej miłości. Różnica między tym, co czuje teraz, a tym, co czuł wcześniej, jest ogromna. Mógł wchodzić w wcześniejsze relacje z zamkniętym sercem, niezdolny do całkowitego otwarcia się z powodu podświadomych barier. To nie jest jego wina. To mechanizmy obronne, które rozwinął z czasem. Obecnie stoi przed monumentalnym wyzwaniem, ponieważ pojawiłaś się, aby zakwestionować te bariery. Możesz być pierwszą osobą, która rzuciła mu wyzwanie, by przemyślał swoje przekonania na temat życia i miłości. Możesz być również pierwszą osobą, która naprawdę pyta dlaczego, gdy dzieli się swoimi myślami i przeszłymi doświadczeniami. Wyzywasz go intelektualnie i emocjonalnie, zachęcając do zbadania przyczyn swoich uczuć i zachowań.
Ten poziom kwestionowania może być dla niego niewygodny, ponieważ nie jest przyzwyczajony do tak głębokiej i dociekliwej interakcji. Twoje podejście, nacechowane prawdziwą ciekawością i troską, rzuca wyzwanie jego procesowi myślowemu, coś, co mógł błędnie odczytać jako osądzenie, gdy tak naprawdę starałaś się go zrozumieć w całości. Ten proces kwestionowania ujawnił aspekty jego osoby, które nigdy wcześniej nie zostały naprawdę zbadane. W związkach drzemie ogromna moc ciekawości, ponieważ subtelnie i skutecznie odsłania umysł. W jakiś sposób zmieniłaś jego energię, może nawet nie mając zamiaru zagłębić się aż tak bardzo, ale dotknęłaś jego serca w sposób, który zmienił jego pierwotne plany. Ten rozwój nastąpił naturalnie, podkreślając unikalną rolę, jaką odgrywasz w jego życiu. Jesteś kimś, kto rzuca mu wyzwanie, ponieważ pragnie wydobyć jego najlepszą wersję. To może nie zawsze być komfortowe lub ładne. On rozpoznaje prawdę o tej więzi i rozumie, dlaczego ta energia pojawiła się między wami. Od samego początku widziałaś więcej niż tylko powierzchnię, dostrzegając jego prawdziwą istotę, osobę, którą niewielu potrafi dostrzec. Więź rozwijała się w ten sposób, ponieważ intuicyjnie znałaś prawdę o nim od samego początku. Rzeczy, które się wydarzyły, mogą wydawać się niespójne lub nielogiczne, gdy patrzy się na nie liniowo, ale wygląda na to, że byłaś prowadzona do działania i mówienia w sposób, w jaki nigdy wcześniej nie doświadczyłaś. Wszystko było w pewnym sensie zaaranżowane przez siły wykraczające poza zrozumienie natychmiastowe. To doświadczenie postawiło was oboje w pozycji, aby wyzwać się nawzajem i zgłębiać siebie w sposób, w jaki nie robilibyście tego z nikim innym. Istniał większy cel za tym wszystkim, podkreślając, jak potężne może być prawdziwe połączenie miłości. Przejawia się to tym, że oboje czują głębokie emocje od samego początku, często bez pełnego zrozumienia tych odczuć. Im bardziej pozwalasz sobie zanurzyć się w przestrzeni serca i płynąć z nim, tym więcej odkryć dokonuje się o waszym połączeniu i o nim. Twoje światło, być może bez pełnej świadomości, oświetliło zarówno jego umysł, jak i wydobyło na powierzchnię ciemne lub bolesne wspomnienia z przeszłości, które niesie w sobie nieświadomie od długiego czasu. Kiedy jesteś blisko tej osoby, dzieje się coś prawie magicznego. Więź, którą macie, jest tak głęboka, że pozwala mu pokazać swoją prawdziwą esencję, bez masek, które zwykle nosi, aby się chronić. Ta więź nie tylko jest intensywna, ale również transformująca. On odczuwa do ciebie unikalne przyciąganie, ponieważ twoja obecność wyzwala go w sposób, w jaki nikt inny nie potrafi. I to jest dla niego kluczowe, tak jakby potrzebował twojej energii, aby poczuć się pełnym, aby zrozumieć części siebie, które były uśpione lub stłumione. W miarę jak lepiej się poznajecie, on zaczyna się bardziej otwierać, ujawniając swoje najintymniejsze warstwy. Powód tego jest prosty. Oferujesz mu bezpieczną przestrzeń, w której może być sobą bez obaw o oceny czy odrzucenie. To rzadka i niezwykle cenna cecha, coś, co on ogromnie ceni. A prawda jest taka, że nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wywierasz na niego ogromny wpływ. Jeśli przypadkiem jesteś daleko, on nadal tęskni za tobą. Nawet jeśli nie jesteś fizycznie obecna, on zachowuje dla ciebie specjalne miejsce w swoim sercu. Przechodzi teraz przez okres wielkich zmian i w tym procesie twoja opinia i obecność są ważniejsze niż kiedykolwiek. Może teraz jest wrażliwy, może bardziej niż sobie wyobrażasz, ale to tylko pokazuje, jak wiele dla niego znaczysz. On jest na drodze do samopoznania, próbując zrozumieć nie tylko swoje światło, ale także swoje cienie. I masz w tym kluczową rolę. Twoja energia, twój sposób bycia pomaga mu zintegrować wszystkie części siebie, zaakceptować, kim naprawdę jest. To nie jest coś małego, to odpowiedzialność i przywilej. Dlatego kontynuuj bycie sobą. Kontynuuj pokazywanie mu, że bezpiecznie jest być wrażliwym, że można być zaakceptowanym w całości. Twoja autentyczność i szczerość to cechy, które głęboko go poruszają. I nawet jeśli czasami masz wątpliwości, wiedz, że wywierasz ogromny wpływ na jego życie. Ta więź, którą macie, jest potężna i transformująca, coś, co ceni bardziej niż może wyrazić słowami. Pamiętaj, nie chodzi tylko o to, co robisz, ale kim jesteś. Twoja obecność ma moc przekształcania, uzdrawiania, inspirowania.
bądź cierpliwa, bądź wytrwała i nadal pokazuj mu, że jest kochany i akceptowany dokładnie takim, jakim jest. To jest prawdziwa istota głębokiego i znaczącego połączenia. I dlatego on wciąż do ciebie wraca, szukając twojej energii, ponieważ wie, że jesteś osobą, która może mu pomóc się przekształcić, odnaleźć i być naprawdę szczęśliwym. Pozwól, by te słowa przeniknęły głęboko w twoją duszę, by rezonowały z prawdą, którą już znasz w swoim sercu. Wszechświat pragnie dla ciebie jak najlepiej i działa na twoją korzyść, nawet jeśli czasami jest trudno to dostrzec. Zaufaj procesowi, zaufaj sobie i sile tego połączenia, które dzielicie. Napisz: przyjmuję i akceptuję mój los oraz wszystko, co Wszechświat ma mi do zaoferowania, aby potwierdzić swoje intencje i otworzyć się na błogosławieństwa, które są ci przeznaczone. Tym samym nie tylko przyjmujesz tę wiadomość, ale także pozwalasz, by pozytywne energie płynęły w twoim życiu. Podziel się pozytywnym komentarzem z innymi, którzy mogą potrzebować słowa otuchy dziś. Twoja akcja może być impulsem, którego ktoś potrzebuje, by znaleźć nadzieję lub jasność. Wszechświat dostrzega i docenia te akty dobroci. Razem możemy tworzyć fale pozytywnej energii, które rozprzestrzeniają się i dotykają wielu żyć. Jeśli jeszcze nie subskrybowałaś kanału, zrób to teraz. Bądź uważna na nadchodzące wiadomości, które czekają na ciebie, pełne wglądów i refleksji, które mogą jeszcze bardziej wzbogacić twoją podróż. Niech Wszechświat oświetla twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Idź naprzód z odwagą i wiedz, że nie jesteś sama. Amen.